Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę piekł chleb, ale nie taki, wiecie, tradycyjny na zakwasie, od razu zaznaczam. To jest chleb na drożdżach i taki też się piecze. Od razu uprzedzam fachowców od chleba na zakwasie, żeby zbędnie nie komentowali. To jest błyskawiczny chleb na drożdżach, jeszcze raz powtarzam. I mało tego, nie będę go piekł ani na blasce zwykłej, ani w garnku żeliwnym, ani w jakiejś formie, tylko w worku do pieczenia. O, w takim rękawie do pieczenia, o, może w ten sposób nazwę. O, czymś takim. Chleb wychodzi, perełka. A więc co, więcej nie będę nawijał, sami za chwileczkę zobaczycie, jaki będzie efekt końcowy. W misce mam 400 g mąki pszennej tortowej, typ 405. Do tego wrzucam 100 g mąki pszennej pełnoziarnistej. Łyżeczkę soli. Przemieszam mąki. I na chwileczkę odstawię. Teraz zajmiemy się drożdżami. Do 500 g mąki będę potrzebował 350 ml letniej wody, w której rozpuszczam łyżeczkę cukru. I wkruszam 15 g świeżych drożdży. Gotowe. Musimy poczekać około 15 minut, żeby drożdże dobrze ruszyły, żeby zaczęły wchodzić w reakcję, wiecie, z cukrem. A więc do zobaczenia za momencik. No i drożdże ruszyły. Zobaczcie, tutaj widać na wierzchu po prostu wypłynęła taka pianka i to już jest czas, by drożdże i wodę przelać do miski z mąką. Do tego wlewam płaską łyżkę oleju. I wyrabiamy ciasto. Ciasto powinno być dość luźne i lekko kleić się do dłoni, co zresztą za chwileczkę zobaczycie. Ciasto musimy wyrabiać około 5 minut. Gotowe, zobaczcie. Ciasto lekko klei się do dłoni, ale z łatwością od nich się odlepia. I teraz tak, ciasto należy przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięta, przynajmniej na godzinę czasu. Ono musi, jakby to powiedzieć, podwoić swoją objętość i za chwileczkę spotykamy się ponownie i powiem Wam, co dalej, bo to jeszcze nie koniec. Ciasto już sobie wyrosło, zobaczcie, prawie wychodzi z miski. I teraz robimy coś takiego. Podsypuję trochę mąki na deskę i wyjmujemy ciasto. Zobaczcie, ono jest bardzo luźne i takie powinno być. Pamiętajmy, żeby ciasto wyrastało w ciepłym miejscu. I teraz musimy to ciasto trochę ponaciągać, poprzekładać. Opruszam dłonie w mące, żeby się mi ciasto za bardzo nie lepiło i pod spód również. To jest bardzo ważne. I teraz robimy coś takiego. Przekładamy ciasto. Jedną stronę na drugą. Naciągamy w ten sposób. Zobaczcie. Coś takiego. Kilkakrotnie. Możemy zrobić coś takiego.
I teraz tak, wywijam ciasto do środka, zobaczcie. Robię coś takiego, taką kulkę. Ciasto ląduje z powrotem w misce, tylko opruszam ją dokładnie mąką, żeby się nie przylepiło do ścianek. Przykrywam i poczekam kolejne jakieś 40 minut do wyrośnięcia, do ponownego wyrośnięcia. No i ciasto ponownie sobie wyrosło, więc teraz je wyjmujemy ponownie z miski. Zobaczcie. Oczywiście deskę przesypujemy delikatnie mąką. Dłonie również. I wyjmujemy ciasto. I ponownie ciasto przekładam. Ale tu już ostatni raz. Po prostu naprężam. Zobaczcie, jakie bąble, jakie ono jest napowietrzone. I właśnie o to chodzi. Mocno naprężamy ciasto. Robimy coś takiego. I już na tym etapie możemy ciasto uformować takie, jakie chcemy. Jeżeli chcemy okrągłe, robimy kulkę. Jeżeli chcemy podłużne, robimy wałek. Ja będę robił okrągłe, zobaczcie. Pięknie to wygląda. Mniej więcej w połowie, bo pamiętajmy, że ciasto urośnie. I teraz najważniejsza rzecz. Musimy zrobić nacięcia. Ja mam taki, wiecie, nożyk do tapet, taki, wiecie, dość profesjonalny. Jeżeli takiego nie mamy, prosimy sąsiada. Sąsiad na pewno coś tam nam znajdzie, typ jakiegoś hydraulika. Nieważne, w każdym razie kogoś, kto ma taki nożyk. A jeżeli nie ma, trudno, bierzemy żyletkę, żyletką. A jeżeli nie ma żyletki, bierzemy ostry kuchenny nóż. I robię nacięcia na cieście. Nacinam 3 razy wzdłuż. Gotowe. Teraz worek szczelnie zamykam. I zobaczcie, jaka tu jest logika pieczenia chleba w worku. To będzie podobnie jak w piecu parowym. Chleb będzie się parował w środku. Będzie skórka chrupiąca. Nie trzeba będzie wkładać żadnych kostek lodu ani miski z wodą do piekarnika. To wszystko zrobi się w środku. Ale pomalutku, bo to jeszcze nie jest finał tego wszystkiego. Przeważnie stosuję sznurek do zamknięcia, ale sznurka nie mogłem znaleźć, więc użyję oryginalnych zaczepek. Czy ścisków, czy jak to tam się nazywa. Gotowe. I teraz chleb wkładam. To pamiętajcie. Słuchajcie, bo dwa razy powtarzał nie będę. Przekładam chleb na blachę i wkładam do zimnego piekarnika. Broń Boże nagrzanego. Wtedy klapa. Do zimnego piekarnika i dopiero ustawiamy temperaturę na 220 stopni i pieczemy około 45 minut. To jest pierwsze pieczenie. Później Wam powiem, co dalej. Minęło 45 minut. Mój chleb jest gotowy, żeby wyjąć go teraz z worka. Zobaczcie, on jest cały zaparowany. I tu jest cała magia tego wszystkiego. Teraz chleb musimy wyciągnąć i przełożyć na kratkę. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda już. Jest po prostu cudowny. On jest praktycznie gotowy. O, jaki zapach się teraz unosi. Wow. I teraz tak. Słyszycie? Chleb jest gotowy, ale jeszcze momencik. I teraz musimy chleb dobrze odparować. W
wkładam go do piekarnika rozgrzanego, również do 220 stopni, na mniej więcej 10 minut. I spotykamy się, jak chleb będzie gotowy. On po wyjęciu z piekarnika musi troszeczkę przestygnąć, żebyśmy go mogli fajnie pokroić. A więc do zobaczenia. No i mój chleb jest gotowy, żeby go spróbować. Wyciągnąłem go z piekarnika i poczekałem jakieś 15 minut, żeby przestygł. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Jest głuchy w środku, to znaczy, że jest bardzo dobrze wypieczony. I jak wygląda? I pieczony był w rękawie do pieczenia, w żadnych garnkach, w żadnych naczyniach, po prostu. Zobaczcie, pięknie wygląda. Jest delikatny. No on jeszcze w środku jest gorący, ale ogólnie wyszedł bardzo dobrze. Zobaczcie, jest pulchniutki, delikatnie wilgotny i taki powinien być jeszcze ciepły. I teraz trochę masła. O, jak chrupia. Petarda. Wow. No a ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.